W ramach podcastowych piątków w Radiu Doksa czas na podcast Po godzinach, w którym mam okazję rozmawiać z politykami i samorządowcami nieco bardziej prywatnie. A jaki prywatnie jest prezydent Opola? Co robi po godzinach? Czy jest uzależniony od telefonu i od Facebooka? Czy lubi koszykówkę? Właściwie za co koszykówkę lubi? Czy w ogóle ma czas, żeby w nią grać? Mam nadzieję tego wszystkiego się dzisiaj dowiedzieć. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. To czy prezydent Opola ma ten czas po godzinach, czy tak właściwie cały czas sercem, ciałem, głową jest w opolskim ratuszu? Jak mam pani odpowiedzieć, jak mam się wykazać, że jestem zaangażowany, kocham Opola i robię wszystko dla miasta. Ma pan szczerze mi odpowiedzieć? Szczerze, trochę czasu mam. A, czyli jednak, czyli praca, ale dalej kocham pełnienie Opola. Funkcji prezydenta jednak nie jest tak absorbujące, jakby nam się wszystkim wydawało. Nie jest, ale jest. To znaczy, moja rodzina się przyzwyczaiła do tego, że często jestem w pracy, albo nawet będąc po pracy, jestem cały czas zaangażowany w pracę i jakoś to wspólnie łączymy. Dlatego mam trochę tego czasu. No ale właśnie, praca czy pełnienie funkcji prezydenta Opola to jest rzeczywiście tak absorbujące zajęcie, że bez względu na to, czy jest 16, czy 18, czy 6 rano, to zawsze trzeba być na posterunku, czy to tylko taka mylna perspektywa niektórych mieszkańców, którym się wydaje, że to jest tak bardzo absorbujące? To jest absorbujące, bo mieszkańcy są absorbujący. Współczesność daje okazję mieszkańcom być bezpośrednio w kontakcie z prezydentem, stąd Messenger, WhatsApp, Facebook i nie tylko, to są takie formy, których mieszkańcy używają całą dobę. I pytają mi o różne rzeczy. Ale nie wierzę w to, że zawsze pan na wszystko odpisuje. Nie, nie odpowiadam na wszystko. No tak myślę, bo to by zabrakło. Brakuje. Tak, czasu brakuje, natomiast staram się rzeczywiście być na bieżąco z wieloma sprawami, które dzieją się w Opolu, a to rzeczywiście wymaga angażowania mojego, moich bliższych współpracowników, bo ich często pytam. I to oznacza, że rzeczywiście jak wracam z pracy, to wcale się z tej pracy nie wyłączam, tylko jestem cały czas w tej pracy obecny. Ale to nie jest też tak, że jest to jakieś takie szczególnie dociążliwe. To nie robię z siebie tata na pracy, po prostu chcę powiedzieć, że... A nie jest pan pracoholikiem, jestem. Tak? Nie, bo ja lubię to, co robię, więc ja w zasadzie robię to dla przyjemności. No dobrze, dobrze. Każda praca kiedyś męczy. No, czasami mentalnie męczy, w sensie liczby wydarzeń, liczby rozmów, liczby faktów, ale rzeczywiście rodzina sprawia, że po pierwsze muszę się wyłączyć z tej pracy, no bo jak przychodzi córka, ma w tej chwili 2 lata i tatuś, plosie cię, prawda? To... Serce mięknie. Opole schodzi na dalszy plan wtedy. Tak, zresztą nie ma z nią dyskusji, bo ona i tak zamknie komputer, odrzuci telefon albo weźmie dla siebie. Więc w tym sensie ta rodzina w tej chwili bardzo mi pomaga wyrwać się z pracy. Natomiast rzeczywiście przez lata nauczyliśmy się łączyć te obowiązki. Pamiętam jeszcze, jak mój syn był młodszy, często ze mną chodził na różne wydarzenia, szczególnie te sobotnio-niedzielne, więc rzucaliśmy pierwszą piłkę, na przykład na meczu Gwardii. Ale to pozostało i to jest takie charakterystyczne, bo ja nie znam chyba innego opolskiego samorządowca, który tak często w towarzystwie dziecka pojawiałby się na oficjalnych wydarzeniach. Pan często syna ze sobą zabiera na te oficjalne uroczystości. To prawda. A z czego to wynika? No to był ten pomysł na to radzenie sobie z brakiem czasu, który mamy, a poza tym rzeczywiście myślę, że dla małego, dla Szymona też to było takie fajne wtedy doświadczenie, bo uczestniczył w rzeczach takich, w których by nie uczestniczył, będąc gdzieś na przykład na scenie. Pamiętam wiele takich okoliczności. Ale on tak sam z siebie chciał? Czy to raczej był pana pomysł, nie wiem, na ocieplenie wizerunku? Czy to nie w takich kategoriach? Nie, to tak jak mówiłem, to przede wszystkim była taka konieczność w tym sensie, że chcieliśmy być razem, a nie zawsze tego czasu wystarczało, więc... Czyli jeśli chciał spędzić czas z tatą, to musiał iść na oficjalne uroczystości, na przykład, bo inaczej nie było staliśmy czasu, na scenie, tak? Wręczaliśmy nagrody, jemu się to podobało. Pamiętam, był 3-4-latkiem, więc on nie do końca rozumiał jakby kontekst tego, że on jest na jakimś wydarzeniu i tak dalej, w związku z tym powiem, może mieć trem albo się i że nie bać. Każde dziecko w takiej sytuacji może być na scenie. Nie, i to mu do dzisiaj, tak, i to mu do dzisiaj zostało, więc to jest ta taka fajna rzecz, że przy okazji on się rzeczywiście nauczył takiego bywania z ludźmi. Patrzyliśmy często, bo dzieci mają to do siebie, że często na dorosłych reagują z dystansem albo ze strachem czy z obawą, bo to jest ktoś większy, po prostu większy od nich, starszy. Natomiast mój syn od małego zawsze ściskał ręce, przytulał, zostawał z ciociami, gdzieś
tam dorosłymi, więc on tych dorosłych traktował jak po prostu jak kolegów, koleżanki, takie po prostu osoby bliskie, bliskie sobie, nie było między nimi bariery. Czyli też taka forma obycia się w takim życiu publicznym. No ale to dalej... Teraz czas na córkę. A teraz czas, ale syn nadal chce, no bo tak jak pan powiedział, wtedy jako 4 czy 5-latek, no teraz jest zdecydowanie starszy, ale nadal się pojawia, nadal go pan zabiera na różnego rodzaju uroczystości. Ale już troszeczkę mniej, ma 12 lat w tej chwili. I teraz mówi, tato, wiesz, ja już nie chcę. Tak, teraz ma konsolę, kolegów, ale co, jest siara pojawiać się z tatą na scenie, czy co? Tego tak mi nie mówi. Jeszcze. Ale może jest podejrzenie, że tak jest. Tak? Może tak być. Może tak być. Natomiast rzeczywiście od małego gdzieś uczestniczył ze mną w tych różnych moich obowiązkach, nie takich stricte roboczych, prawda, gdzie siedzę przy dokumentach, czy gdzie coś ustalamy. To by nie było atrakcyjne. Nie, ale z drugiej strony to też takie fajne doświadczenie, bo do dzisiaj pamiętam, jechałem kiedyś autem, parę lat temu budowany był parking podziemny przy Galerii Solaris i jechałem z synem jeszcze przed budową tego parkingu i chociaż ja już wiedziałem, że on będzie budowany, a mój syn taki 6-latek chyba, może mniej, tato, a tutaj trzeba parking podziemny budować. I to dzisiaj on uważa, że ten parking powstał dzięki niemu, że to jego pomysł. Inicjatywa. Tak. Ale to z córką będzie podobnie, to znaczy brat, że tak powiem, ścieżki wychodził i teraz z córką też będzie się pan pojawiać na tych oficjalnych uroczystościach. Chyba tak. Jeszcze jest za mała chyba, prawda? Jeszcze jest za mała, tak myślę, że od trzeciego roku będzie można zacząć, czyli może już przyszłe wakacje. Jeszcze jest taka nieprzewidywalna, nie wiadomo, jaką niespodziankę tacie by przyszykowała na scenie. To też jest wyzwanie, brać takie dzieci na scenę, nie wiadomo, jaki numer wywiną, prawda? Prawda. Tak, to też tak, ja tak na to może nie patrzyłem w ten sposób, że po prostu idę. I byliśmy razem i już. I to rzeczywiście było takie naturalne i wszyscy też to bardzo miło przyjmowali. To też za to dziękuję, że nikt tam nie narzekał, że syn z ojcem tam gdzieś jest, tylko po prostu przyjmowano, że jest takie naturalne. Jak będzie z Misią, czyli z Emilką, moją młodszą w tej chwili córką, naszą córką, czas pokaże. Czas pokaże, zobaczymy, czy w ogóle będzie chciała, ale na razie wychowujemy ją tak jak syna, czyli jest otwarta do ludzi i oby tak zostało. I też przyzwyczajona, że no jednak taty w domu nie ma tak dużo, jakby wszyscy sobie tego życzyli? Tak, to prawda. Ale mówi pan spokojnie jeszcze 4 lata. czy nie? Tak nie mówię, to po prostu idę do pracy, dlatego gdzieś tam to wytłumaczenie jakieś jest. Żona się nią też opiekuje, babcie nam bardzo pomagają, bo obie mieszkają w Opolu, więc jakieś takie odciążenie jest. Czy ja mam, patrzę tak na swoje dzieciństwo, czy oni mają mniej mnie niż ja kiedyś swojego taty? Chyba nie, chyba tak to jest po prostu, że dzieci wiedzą, że rodzice chodzą do pracy. Ja może w taki nadzwyczajny sposób, bo te godziny pracy są specyficzne, włącznie z weekendami. No tak, ale nie każdy rodzic, nie każdy tatuś jest tak na świeczniku jak prezydent Opola. To prawda. Ale rozumiem, że już z tym rodzina też nie ma problemów. Nie wiem, czy syn, który przecież już raz, że uczestniczy w tym życiu publicznym razem z panem, no to przecież też, no nie wiem, gazety, portale społecznościowe, no to przecież widzi, że pana jest dużo w sieci. I co? I jak on na to reaguje? Czy w ogóle jakby ma to gdzieś i w ogóle na to nie patrzy? Przyzwyczaił się, chyba na to nie patrzy, chociaż też chyba lubi takie skoncentrowanie uwagi na sobie, więc kto wie, to idzie z pracą, natomiast nie wiem, bo to ma oczywiście też złe strony, nie? Bo ja tego wprost mi syn nie mówi, ale na pewno nie zawsze jest mu łatwo w związku z tym, że ma tatę prezydenta, bo nie zawsze ja też podejmuję same dobre, pozytywne, miłe decyzje. Ale też zdarzało się, że w szkole, nie wiem, kumple, koledzy, koleżanki, coś... Tego nie wiem, tak jak mówię, o tym mi nigdy nie powiedział. Jeszcze się nie skarżył. Mam nadzieję, że nic takiego nie miało miejsca, ale po prostu zdaję sobie sprawę, że popularność ma dwie strony. Czy rozpoznawalność, albo zajmowanie takich odpowiedzialnych funkcji społecznych ma dwie strony. Natomiast mój syn szybko z tym, tak jak mówiłem, zaczął żyć, przyzwyczajać się, więc myślę, że nie jest to dla niego nic nowego. Nawet pamiętam, była taka bajka, on miał chyba 4 latka, jak oglądał Strażnicy Miasta. Jest popularna wśród dzieci, to tak ja patrzę teraz, jak dzieci się rozwijają, więc najpierw są Teletubisie, potem są Świnka Pepa, bo to już takie trochę dla starszych dzieci.
Potem byli właśnie ci strażnicy miasta i tam był burmistrz i mój syn miał chyba 4 lata i przyszedł, tato, to ty jesteś burmistrzem. Taki dumny, prawda? A nawet lepiej brzmi, bo jestem prezydentem. Tak. No to dobrze, panie prezydencie, a to za co tą swoją pracę i to bycie na świeczniku lubi pan najbardziej, a za co najmniej? Co najbardziej, co jest największym plusem pełnienia tej funkcji, a co jest największą wadą? Dynamika. Zawsze chciałem mieć pracę ciekawą, taką niepowtarzalną, taką, żeby nie była nudna, czyli żebym nie przychodził i wiedział, że od 7 do 15 wychodzę i mam to samo do roboty, bo to z jednej strony daje pewne poczucie bezpieczeństwa, takie jakąś poczucie stabilności, prawda? Tak, stałości, a z drugiej strony to akurat chciałem mieć coś takiego, co będzie pewnym wyzwaniem, co będzie cały czas dawało mi takie impulsy do aktywności i to najbardziej w swojej pracy lubię, tą różnorodność, znaczy w jednej chwili jestem w Warszawie, w drugiej chwili jestem w Opolu, w trzeciej gdzieś odpowiadam na jakieś pytania w redakcji, a po południu robię jeszcze coś innego, więc to jest coś, co mi się bardzo podoba, ta dynamika, chociaż ona jest męcząca na swój sposób i bardzo angażująca, bo oczywiście nie ma chwili takiego na czasami nawet refleksję. Często mówię, że mam taką pracę jak w filmie, znaczy siedzę i oglądam film, i tyle. I nie mam czasu na taką refleksję, żeby się przygotować na coś przeżyć, bo zaraz mam już jakieś inne, kolejne ważne wydarzenie. Nowego. Tak, więc w tym sensie robię dużo zdjęć prywatnie telefonem, co często zresztą widać i ludzie komentują, bo mówię, na emeryturze sobie powtórzę, co przeżywałem. Będę miał czas będę mógł sobie przypomnieć, co robiłem i to poprzeżywać, bo teraz nie mam. Ale z drugiej strony to jest najfajniejsze. Nie? Ten tryb takiej pracy, kiedy spotykam wielu ciekawych, oryginalnych ludzi, bardzo z różnych dziedzin życia. To też jest istotne, prawda, że zarządzanie miastem to jest zarządzanie wieloma sferami aktywności i człowiek nie ma szansy, żeby znać się na wszystkim, więc musi rozmawiać z ekspertami, z ludźmi, którzy się tym zajmują. Po prostu chce w taki sposób pracować, żeby mieć te takie dobre rady, podpowiedzi od osób, więc to jest szansa spotkania naprawdę wyjątkowych osób, które spotykam i mógłbym długo wymieniać tych ludzi, które przez te 10 lat poznałem, których nigdy bym w tej pracy nie poznał, od znanych, wybitnych sportowców, Kuba Błaszczykowski choćby, prawda, poprzez znanych aktorów. Ale artystów, to mamy festiwal, artystów, prezydent tak, zawsze na Maryla deskach. Maryla Rodowicz, tak jest. Prezydent ma ten przywilej, że zawsze na deskach Opolskiego Amfiteatru podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki się pojawia. To jest to... Jestem chyba jedynym gościem z całej ekipy festiwalowej, który ma wejściówkę wszędzie. Nawet prezes telewizji nie ma wszędzie. No to jest argument, żeby być prezydentem Opola. Prawda? No właśnie, ale to jest ten przywilej, który no, przynajmniej na te 5 minut, czy tam 3 minuty, w zależności od tego, jaką mamy odsłonę festiwalu, ale zawsze prezydent na deskach Opolskiego Amfiteatru się pojawia. To jest 5 minut takiej rocznej sławy, czy w skali roku. Dosłownie. To jest największy taki fame, prawda? Tak. To nawet nie chodzi o sam fame, tylko o samo to przeżycie. Ja obserwowałem festiwal jeszcze od dziecka, gdzieś tam się oglądało. I nawet... co? I to jak sobie pan wyobrażał, kurczę, jak już będę dorosły, zostanę tym prezydentem, będę na tej scenie. Nie takie były plany, natomiast rzeczywiście dorastając wiedziałem, że to jest ważne wydarzenie w Opolu, prawda? Takie rzeczywiście wyjątkowe. Więc teraz z przyjemnością na tej scenie staję, wręczam najważniejszą nagrodę, nagrodę Karola Musiała i Anny Jantar, bo to są dwie Karolinki, które, czyli tą przysłowiową Karolinkę, którą wręczam. I rzeczywiście to jest wyjątkowe, bo jest te 3000 ludzi w amfiteatrze, parę milionów ludzi przed telewizorem. I co, jest trema? Zawsze. Tak? Zawsze, chociaż z latem tych, z mijającymi latami tej tremy jest mniej, ale cały czas jest to trema. Bo mam polski amfiteatr wypełniony publicznością zawsze robi wrażenie, więc zawsze jakaś trema jest. Poza tym mam to, trema jest. Jestem tam w imieniu mieszkańców, więc nie chciałbym ich zawieść. Znaczy nie chciałbym, żeby mieszkańcy powiedzieli, patrzcie, jaki ten prezydent flejtuch na przykład, prawda? Albo chłop nie potrafi gadać, nie? Albo patrzcie, Karolinkę upuścił i rozbił, prawda? Można sobie wyobrazić, jak człowiek stoi z tyłu za sceną, prawda? No to milion scenariuszy od razu się rysuje w głowie, co może niestety pójść. Tylko czarny. Co może pójść nie tak, prawda? Tak, więc jest to taki moment, kiedy czuję tą wielką odpowiedzialność na sobie, kiedy wiem, że sporo osób patrzy na to, co się dzieje, no i sama przyjemność spotkania tych artystów na zapleczu, nie? To jest coś wyjątkowego, bo poznaję ludzi. Dla nas to są ikony, czyli takie symbole, ludzie, których nigdy nawet nie mamy okazji dotknąć,
Kapcioncia, których znamy tylko z występów na scenie. Ja ich poznaję w takiej bardziej prywatnej formule. Czasami się nawet lepiej poznajemy, bliżej coś więcej o sobie wiemy czy rozmawiamy. Więc to jest taka satysfakcja, która właśnie płynie z tej pracy. I takie poczucie właśnie wyjątkowości, niepowtarzalności tego, czego doświadczam. I jeszcze raz nie chcę tego mówić jako człowiek zarozumiały, że jestem taki wyjątkowy i niepowtarzalny. Nie. Bycie prezydentem Opola, a przecież i nie będę, i kiedyś nie byłem, to jest coś takiego, co takich wyjątkowych chwil daje doznać, dlatego tak tą pracę lubię. No to które spotkanie z którym artystą było takie, że aż normalnie ręce się spociły i serce zabiło mocniej? Kto to był? A może, nie, może nikt z polskich artystów takiego wrażenia nie robił? Wiele przeżywam, dlatego że wie pani, to są po prostu ikony, czyli ja ich gdzieś słyszę w radiu, w telewizji. No ale też na tych hitach się pan wychowywał, prawda? Oglądając festiwal. Przeżywając to wszystko. Królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz, tak? Tak, to jest, absolutnie. To jest ta ikona wracająca na deski regularnie, chociaż w tym roku jej nie było. Nie było. Ja pamiętam 17 rok, wtedy kiedy odwołaliśmy festiwal, pamięta pani dużo zamieszania wokół tego. Tak właśnie chciałam nawiązać do tego, że nie wiem, czy nie zapisze się pan w historiach opolskiego festiwalu jako ten, który zbojkotował ten w 2017 roku. Jak chciał pan przechodzić do historii, tak, jeśli chodzi o opolski festiwal, to się panu udało, absolutnie. To mi się udało, więc wtedy pamiętam, festiwal nie odbył się w czerwcu, było dużo mówienia o tym, że artyści są cenzurowani i tak dalej. Było dużo polityki, było dużo wzajemnych zarzutów. Finalnie przenieśliśmy ten festiwal na wrzesień, więc na wrześniowej próbie stoi Maryla Rodowicz, ja podchodzę z rodziną i mówię do pani Maryli: pani Marylo, czy moglibyśmy sobie zrobić zdjęcie? Nie? Pani Maryla patrzy tak na mnie: a to pan ten festiwal odwołał, prawda? Czyli jednak ale zgodziła się na zdjęcie. Warto chociaż było. Przyznam, że ona pierwsza, że ona również była w gronie tych bojkotujących artystów. Natomiast rzeczywiście spotkałem wielu wyjątkowych. Mocno przeżywam takie z ostatnich lat. Wspomnienie nawet nie ze sceny, ale z odsłonięcia Alei Gwiazd, kiedy Jerzy Sztur był w Opolu, odsłaniał gwiazdę, Zenon Laskowik, z tych takich mocniejszych przeżyć. Pamiętam chyba 2015 rok, Karolinkę honorową otrzymywała Edyta Górniak. Szalenie to przeżywałem, bo Edyta Górniak ma oczywiście swoich zwolenników, przeciwników, ale dla mnie ona zawsze była artystką po pierwsze wybitną, a po drugie naszą, no tutejszą. Tak, z Opolem, tak więc bardzo mocno to... Interpretacja hymnu może się podobać albo nie podobać, ale zawsze jest nasza, prawda? Prawda? To nie ja byłam Ewą, prawda? No i to jest ten hit, który... Więc są to takie przeżycia te festiwalowe, wspólne gdzieś spotkania, w tym roku z Michałem Bajorem, z którym się od lat znamy, z Michałem Wiśniewskim, nomen omen Wiśniewskim, ścigaliśmy się samochodem. Czyli, tak? Gdzie pan się tak, ścigał? Tak, wtedy był rajd festiwalowy, więc miałem przyjemność... On był za kierownicą, ja byłem pilotem. Aha, z Michałem Wiśniewskim. No to o ile festiwal jest nomen omen wisienką na torcie w takim razie tego pełnienia funkcji prezydenta, to gdzie są te najsłabsze strony? Co jest największym takim mankamentem pełnienia tych trudne funkcji? Decyzje. To jest tak, nie jak... zawsze podobające się mieszkańcom. Znaczy zgodnie z zasadą nie wszystkim się dogodzi. Dokładnie. To jest tak, jak w tej chwili jesteśmy w takim okresie powodziowym, kiedy mówi się o tym, że nie wybudowano polderów, takich zbiorników retencyjnych po to, żeby zabezpieczyć Nysę Kłodzką, prawda, bo ludzie protestowali, więc ja jestem też w takiej sytuacji, w której czasami muszę być przeciw części mieszkańców, broniąc interesu pamiętamy pozostałych. Pamiętamy poszerzenie Opola, panie prezydencie. Mieszkańcy panu to też pamiętają. Tak, to był trudny, na pewno trudny moment, kiedy jakby działałem w poczuciu konieczności przekonania, że to trzeba zrobić, żeby miasto się rozwijało i dzisiaj jakby z perspektywy lat uważam cały czas, że dzięki temu nam się udało miasto na tyle wzmocnić, że miasto cały czas do przodu, kwitnie, rozwija się w wielu dziedzinach. No ale to dobrze, to ja przerwę. Patrząc na kaliber podejmowanych decyzji przez te już ponad dwie kadencje, tak? Poszerzenie Opola było tą najtrudniejszą decyzją, czy wbrew pozorom ona była najbardziej taka medialna, najwięcej szumu wtedy było najgłośniej po Opolu, no poza tym odwołaniem festiwalu może, ale to był największy kaliber decyzji, czy były trudniejsze? Nie, to była jedna z najtrudniejszych decyzji, tak samo jak odwołanie festiwalu wtedy, bo to są takie decyzje, które mają historyczny wymiar. Które przechodzą do historii właśnie. Tak? I które też związane były z ogromnymi emocjami, z wielkim zainteresowaniem, z protestami. Z głodówką, pamiętamy co się działo w Dobrzeńcu.
Oczywiście. Ja zresztą mam z innej beczki takie decyzje, które osobiście odczuwam. Moja córka poszła do przedszkola niepublicznego w Opolu. Do żłobka. Do żłobka, tak. Do żłobka niepublicznego w Opolu. My żeśmy właśnie obcięli dotacje dla tych żłobków niepublicznych, kierując się tym, że te pieniądze można wydać na inne grupy dzieci, bo tych pieniędzy jest dużo. Więc mam od paru dni, miałem przez parę dni ciche dni z żoną w domu, prawda? Bo jak możesz mężu zabrać pieniądze na naszą córkę, prawda, na jej żłobek? I wytłumaczył pan żonie? Nie. Nie? Znaczy nie dała się, nie dała się przekonać? Nie, do dzisiaj nie. Aha. Czyli są takie decyzje pana jako prezydenta, tak, które nawet w domu nie spotykają się z przychylnością, tak, wśród najbliższych? Są, tak? To bycie prezydentem miasta oznacza, że podejmuje się czasami decyzje dolegliwe same dla mnie. Mhm. Ze świadomością tego, że spokojnie mógłbym tego uniknąć, takich decyzji nie podejmować, prawda? Więc to jest też taka strona medalu, która wywołuje konflikty. Może w tym wypadku bardziej osobiste, czy takie dyskusje w domu. No bo jak mogę być dobrym ojcem, prawda, w takiej sytuacji? Natomiast stawiam zawsze na pierwszym miejscu ten interes publiczny. I tutaj pomimo jakby tego sporu, dyskusji z żoną, poszliśmy tą drogą, którą poszliśmy. Zobaczymy. Myślę, że finalnie te pieniądze zagospodarujemy lepiej. Mamy już w tej chwili pomysł, na co chodzi nam o opiekę nad dziećmi, które są w trudnej sytuacji, czyli te, które trafiają do pieczy zastępczej, albo dzieci w ogóle pozbawione rodziców. Im należy się też dodatkowa pomoc, bo rzeczywiście w ostatnich latach to skoncentrowanie na pomocy rodzinie było bardzo mocne. Natomiast trochę gdzieś uciekło z horyzontu pomoc tym dzieciom w trudniejszej nieco sytuacji. I w tym kierunku chcielibyśmy pójść, ale będziemy jeszcze o szczegółach tego wszystkiego mówić. Dzięki tej zamianie po prostu mamy w tej chwili możliwość realizacji pomocy tamtym dzieciom. Natomiast ja osobiście rzeczywiście, tak jak pani pytała, siedziałem z żoną i... Próbując ją przekonać do swoich racji, ale nie wyszło. Nie było łatwo, nie dobrze, udało. Ale panie prezydencie, mówi pan tak, mieszkańcy piszą, wykorzystując media społecznościowe, dopytują o różne kwestie, ale właśnie pytają, jakie inwestycje, kiedy wyremontuje pan chodnik, kiedy wyremontuje pan drogę, czy na przykład piszą bardziej krytykując pana decyzję. Wszystko, czyli i propozycje pomysłów, za które dziękuję, czasami wdrażamy, podpowiedzi, a moglibyście to, a moglibyście tamto. A dlaczego? Ale to, co piszą, tak? piszą na Facebooku, piszą maile, piszą Czasami gdzie? W komentarzach na Facebooku, czasami do mnie bezpośrednio WhatsAppem czy Messengerem, bo ten mój telefon to jest telefon służbowy, więc... Nie jest ściśle sensem, chroniony numer. Nie jest ściśle chroniony numer, natomiast oczywiście czasami ma to takie złe strony, kiedy jestem wprost atakowany, czy ktoś ma do mnie pretensje o coś, że czegoś nie zrobiłem, bo on by tak po prostu chciał, a ja nie jestem jak święty Mikołaj czy złota rybka i nie spełniam wszystkich życzeń. Takiej po prostu możliwości nie mam, bo decyduję w imieniu mieszkańców. No i są też niestety bardzo smutne rzeczy, czyli te pogróżki, które do mnie trafiały, to się szczególnie nasiliło. Mieliśmy taki dramatyczny okres po tych wydarzeniach związanych z Gdańskiem, z prezydentem Adamowiczem. Ja to tak mocno przeżyłem, dlaczego? Dlatego, że ja dwa dni wcześniej spędzałem z prezydentem Adamowiczem. Byliśmy wspólnie w Warszawie na obchodach Związku Siatkówki, jako dwóch samorządowców Polskiego Związku Siatkówki zaproszonych na te. Więc spędziliśmy dwa dni razem, ponad dwa dni razem. Wróciłem do Opola. Staję wieczorem na scenie na rynku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak jak to zazwyczaj robię, czyli światełko do nieba, niedziela, godzina 20. Świętujemy je z radość. Schodzę ze sceny, wsiadam do auta. Jak wsiadam do auta, automatycznie się załącza radio i hasło: prezydent Gdańska zaatakowany na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I wtedy mi przed oczami staje, przypomina mi się, co ja robię. Ja często na tą Wielką Orkiestrę, tak jak pani mówiłem, brałem syna. Mhm. Na przykład staliśmy obaj na scenie, on machał sztucznymi ogniami czy jakąś chorągiewką. Byliśmy razem, prawda? Więc stanęła przede mną po prostu ta obawa o rodzinę. A poza tym strach o człowieka, którego znałem, więc wszystko ma w tej sławie, w tej popularności, dostępności swoje dobre i złe strony, i ta ostatnia, którą wymieniłem, jest niestety najstraszniejsza. Ale kiedyś jeden z burmistrzów mi powiedział, że przestał chodzić na swój basen, znaczy swój, w sensie w swojej miejscowości, ponieważ ostatecznie nigdy z niego nie korzystał, bo jak wchodził na ten basen, to każdy, kto tam był, mieszkańcy przychodzili do niego, dopytywali, kiedy co będzie, dlaczego ta dziura jest, dlaczego nie została załatana. No i generalnie przychodzili, tak, z bieżącymi tematami. Ostatecznie nigdy do tego basenu nie wskoczył i nie udało mu się popływać. Pan ma podobnie? Ja na basen nie chodzę, bo muszę trochę schudnąć. Rozumiem, że parę od kilo nadwagi. Trzeba dbać o wizerunek. Tak? Nie, ja mam taką metodę.
Ja mam taką metodę, bo w tym jakby tak jak pani mówi, jak to jest być prezydentem, ile się pracuje. Pracuje się cały czas, potem jest to wyrywanie czasu dla rodziny, a potem jest pytanie, a kiedy ja mam czas dla siebie, prawda? Mm-hmm. Więc wszyscy wiedzą, że jak jestem w jakiejś podróży służbowej, czy gdzieś jestem prywatnie, to mam słuchawki w uszach. Uwielbiam słuchać muzyki, nie mam kiedy słuchać, no bo zazwyczaj jestem, ja rzadko kiedy jestem sam, tak szczerze mówiąc. Zawsze jest ktoś przy mnie. Albo to są moi najbliżsi współpracownicy, albo mieszkańcy, albo po prostu gdzieś jestem na jakimś spotkaniu, czy po prostu rodzina. No więc jak chcę posłuchać jakiejś fajnej płyty, za którą tęsknię, czy którą chciałbym sobie posłuchać, no to tylko pozostają mi słuchawki. Najczęściej w czasie podróży. Więc ja mam taki pomysł, taki model izolowania się. Po prostu wkładam słuchawki na uszy i koniec. Nawet jak mnie ktoś zaczepia, czy coś, to nie słyszę. Aha, ale zdarza się, nie wiem, korzystać z basenu, z, nie wiem, spacer na Bolko z rodziną i co, i mieszkańcy podchodzą, czy jednak, mówią, że no, znaczy uszanują tą prywatność, tak? Że są takie momenty, kiedy prezydent też ma prawo do tej prywatności. Oczywiście tak? Szanują prywatność, ale też podchodzą, czasami zapytują, czy mogą coś powiedzieć, czasami coś chcą podpowiedzieć, a ja jestem cały czas w przestrzeni miasta. Po prostu chodzę, oglądam, korzystam z życia miejskiego jak najbardziej. Często córkę ostatnio biorę na spacery, wcześniej brałem syna, więc znałem wszystkie place zabaw w mieście. Tężnia na przykład to jest miejsce, w którym po prostu bywam w sposób naturalny, to nie jest nic wymuszonego, tylko idziemy tam wypocząć z córką, tam jest też fajny plac zabaw. Plac na Bolko to był nasz wspólny pomysł z żoną, taki duży, bo spacerowaliśmy często po Bolko i brakowało takiego placu zabaw dla dzieci. Był taki malutki, natomiast dzieci, które były w zoo, miały do dyspozycji duży plac zabaw, ale on był płatny. Więc myśleliśmy o mieszkańcach, którzy chodzą po tej wyspie Bolko, o dzieciakach, które tam są i wpadliśmy na pomysł tego placu. Nawet wspólnie z żoną dobieraliśmy urządzenia. To ciekawe. Dzisiaj jak ktoś tam jest, to już wie, czy ja to sprawka. No ale to panie prezydencie, to chce pan powiedzieć, że pewne inwestycje w mieście to podpowiedź żony? No, pomysły w ogóle rodzinne i tak dalej. Tak, może niewielkie, tak, ale w ogóle pomysły wielu osób, bo żona rzeczywiście zaangażowała się bardzo mocno w ten plac zabaw, jako po prostu mama. Jako mama pomyślała. Fajnie by było. Tak, że coś takiego. Natomiast rzeczywiście wiele pomysłów to są podpowiedzi ludzi, czy jakieś moje przemyślenia albo podglądnięcia pewnych rozwiązań w innych miastach, bo praca, którą wykonuję, daje też możliwość podróżowania zawodowego, takiego służbowego po całej Polsce, albo rozmowy z ludźmi, z samorządowcami z całej Polski, podsłuchiwania tego, co oni robią, więc czasami po prostu pewne pomysły się powiela, bo skoro są fajne, to dlaczego nie? No i ta dyskusja też często u mnie się po prostu w domu odbywa na tym, co warto byłoby. No to już wiemy, że syn wymyślił parking podziemny przy galerii Solaris na placu Kopernika. Żona wymyśliła duży plac zabaw na wyspie Bolko. To czekamy na pomysły córki w takim razie. Co córka wymyśli i podpowie tacie w takim razie. A to prawda, że jest pan uzależniony od telefonu i od Facebooka? Coraz mniej. Ciekawe, a to tak przy tej ostatniej kadencji tak postanowił pan spuścić z tonu, czy w czym? Nie, znudziłem się, najzwyklej w świecie. To znaczy rzeczywiście w początek mojej pracy to było takie rzeczywiście wykorzystywanie Facebooka jako takiego elementu komunikacji z mieszkańcami, ale też takiego promowania pewnych pomysłów, czy sprawdzania reakcji na to, co jest. Natomiast po pierwsze Facebook jakby już... Tak jak każda zabawka, zużywa się, czyli męczy w pewnym czasie, albo jest na tyle powtarzalne, że nie daje tych bodźców. Po drugie, ja też lata mijają i zaczynam zastanawiać się nad tym, jakby co jeszcze chciałbym robić, na co mi czasu brakuje, więc coraz bardziej cenię czas, który mi pozostał, czy który mam. Tak to nazywając, żeby filozoficznie nie zabrzmieć, więc chcę go wykorzystywać w inny sposób. Ja uwielbiam czytać książki, słuchać muzyki, to o czym pani mówiłem, być aktywny sportowo, więc Facebook mi po prostu ten czas zabiera. A poza tym Facebook się tak spopularyzował, że jak pani włączy Facebooka i zobaczy
profile prezydentów, samorządowców, polityków, to wszyscy mają to samo. No tak, ale chyba kiedyś był taki ranking, jeżeli chodzi o, nie wiem, czy sposób prowadzenia Facebooka, czy liczbę odsłon, czy nie wiem, liczbę lajków, już nie wiem, ale w były każdym razie rankingi, pana profil był jednym z popularniejszych wśród samorządowców. Otwierał to go prawda. Chyba Rafał Trzaskowski jako prezydent to Warszawy, prawda. A pan był chyba w ścisłej czołówce, z tego co pamiętam. Dalej tak jest, natomiast zacząłem bardziej stawiać na jakość niż ilość, w ten sposób to nazwę, a poza tym rzeczywiście zmęczyłem się patrząc na tych wszystkich samorządowców wymachujących rękami, opowiadających, jaką to świetną inwestycję zrobili, tak jak właśnie ja to w tej chwili, że mówię, jak ludzie to oglądają, to też mają dość. Czy jak to spowszechniało, to znaczy, że już nie jestem oryginalny, tak? To już nie, że może nie warto tego po prostu robić, bo sztuka robić rzeczy oryginalne, fajne, ciekawe, takie zwracające uwagę, a nie robić to samo, co wszyscy. No ale może to jest perspektywa ostatniej kadencji, bo przynajmniej na razie, jeśli przepisy nie zostaną zmienione, no to jest to ostatnia kadencja i takie poczucie, że no już nic nie muszę. Nie, dlatego że... Ale nie ma pan takiego poczucia, że już nic nie muszę? Nie mam takiego poczucia w tym sensie, że nie mam poczucia takiego, bo jakby było nic nie muszę, to znaczy, że wszystko już zrobiłem, a cały czas mam pomysły na to, co robić, cały czas mam chęć, a przede wszystkim mam fantastycznych współpracowników, którzy cały czas wiele rzeczy przychodzi do głowy, więc nie, ja w ogóle nie umiem tak, znaczy to, co pani powiedziała, praca sprawia mi przyjemność, ale ja nie przychodzę do pracy po to, żeby zrobić to, co ktoś tam przygotował, tylko ja cały czas przychodzę z tym, żeby zrobić coś swojego, coś oryginalnego, coś wdrożyć, cały czas mieć coś, jakiś świeży pomysł, więc nie przychodzę do pracy jako prezydent, przychodzę do pracy jako mieszkaniec, który chciałby, żeby to było fajniejsze, to było ładniejsze, to było inne, albo żeby zrobić coś takiego, czego inni nie mają. Więc w tym sensie nie, chociaż oczywiście, tak jak pani zauważyła, jest świadomość, że to może być moja ostatnia kadencja, czyli mogę już nie mieć okazji być prezydentem, ale to znowu, to tym bardziej napędza, bo ten czas jest ograniczony. Nie? Do tej pory mogłem myśleć o tym, że to zdążę, bo jeszcze, bo tamto, a w tej chwili już nie. Chociaż tak jak jeszcze raz to podkreślę, styl mojej pracy, sposób mojej pracy troszeczkę się zmienia z racji tego, że ten Facebook jest mniej angażujący, mniej o nim myślę, w inny sposób się kontaktuję z mieszkańcami, wiele rzeczy już wiem, już przetrenowałem, więc zupełnie spokojnie na to reaguję, tak jak właśnie na te ostatnie tygodnie, kiedy człowiek po przejściach związanych z pandemią, wojną, uchodźcami w Opolu, jak trafia go powódź, to już po prostu... No wtedy trzeba się zatrzymać i zapytać, no co jeszcze? Jest przygotowany, tak, już tego tak nie chcę przez to powiedzieć, że czego się nie przeżywa, czy się w to nie angażuje. Znaczy kryzys goni kryzys, no takie niestety mamy ostatnie. Ma się bardziej po prostu już nastawione radary na ten kryzys, więc wie się, w jakie buty wejść, żeby sobie poradzić, do kogo się zwrócić, a przede wszystkim wie się, że rzeczywiście nie można ulec panice. Więc rzeczywiście stoi za mną bardzo taki ekstremalny czas, jeżeli chodzi o doświadczenia, bo te 10 lat wypełniło się tak bardzo mocno akcją, nadzwyczajnymi wydarzeniami, bo wróciła pani do tej zmiany granic, było powołanie Wydziału Medycznego, było wypełnienie całej strefy ekonomicznej inwestycjami, jest zupełna zmiana, jeżeli chodzi o drużyny sportowe w mieście, bo grają na zupełnie innym poziomie, na innych arenach, w autobusach, w drogach się sporo zmieniło. No może będą tramwaje, miały być gondole, panie prezydencie. Kto wie, miały co jeszcze być gondole, więc zobaczymy, co przed nami. Tak, natomiast do czego zmierzam? Natomiast zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że jeszcze mam siły i chęci, także spokojnie. A siły i chęci i czas jest na granie w koszykówkę? Skąd w ogóle ta koszykówka? Czy to jest rzeczywiście ulubiony sport prezydenta? Tak, na pewno. Zarywa bardzo. Pan noce, żeby NBA oglądać? Cały czas. Chociaż teraz troszeczkę przemodelowałem ze względu na styl pracy, czy tą pracę, ten styl tego, jak oglądam. Natomiast ja się wychowywałem na dużym osiedlu Armii Krajowej, wtedy to był ZWM, to było wielkie blokowisko, ogromna szkoła, mnóstwo dzieciaków, trudno tam było się wyróżnić, no bo w samych klas pierwszych było, proszę sobie wyobrazić, czy jednego rocznika to było 12-13 klas, nie? Czyli było... Takie były czasy. Tak, szkoła miała 3000 dzieci, swój basen, prawda, kino, nawet prawie amfiteatr, więc z jednej strony było fajnie, z drugiej strony nie było miejsca na ten indywidualizm, na to wyróżnienie się, które szczególnie kiedy dorastaliśmy, było potrzebne. I koszykówka była takim,
taką rzeczą, w której sobie fajnie radziłem. Znaczy, szło byłem mi lepiej dobry, od innych. Tak, byłem dobry. Tak. Byłem dobry w szybko urosłem po prostu. Wyrosłem ponad wszystkich, więc i tak szybko. Zostało. Miłość do koszykówki została, tak? I została mi miłość koszykówki. To były też specyficzne czasy, bo ja się wychowywałem w latach 90., więc to był okres takiego, okres takiej transformacji ustrojowej. Kto to pamięta, to wie, że to był czas takiej generalnie biedy, ale też takiej dużej otwartości na świat, takiej zmiany w stosunku do lat 80., kiedy była sama bieda. Tutaj przyszła troszeczkę mniejsza bieda, ale też taka ale otwartość na świat. I z tą otwartością też szła koszykówka NBA, która pojawiła się w telewizji, która dawała smakować takiego świata, którego w komunie nie było, tak jak seriale amerykańskie. Tak, Beverly Hills na przykład, 90-210 był taki serial dla młodzieży, prawda, który też w telewizji Więc ta amerykańskość to było coś takiego, co rzeczywiście dawało poczucie wirtualne, ale jednak życia w innym świecie. A po drugie koszykówka, która się z tym wiązała, bo ta amerykańskość niosła też za sobą NBA. To był początek takiego wejścia tych zawodowych koszykarzy w świat koszykówki światowej, czyli Dream Team i Barcelona, więc też przeżycia. I tak mi, i moja osobista gra, i tak mi to zostało do dzisiaj, więc co prawda nie budzę się dzisiaj o 3 w nocy, żeby oglądać mecz, ale nagrywam go po prostu i budzę się o 5 w nocy, żeby przed przyjściem do pracy już być po oglądnięciu meczu. Żeby być na bieżąco, tak? Tak, żeby szczególnie w czasie finału w NBA, żeby nie znać wyników wcześniej, żeby mieć przyjemność z oglądania, więc w środku nocy, jak wszyscy śpią, odpalam telewizor i oglądam. Ale był pan w Stanach, zdaje się, prawda? Na meczu koszykówki też pan był? Na meczu koszykówki jeszcze nie miałem okazji być i to jest taka rzecz do nadrobienia. Tak. To jest chyba do nadrobienia, bo w Stanach pan chyba był, prawda? Pracowałem w Stanach. Były takie programy, one dalej są, chociaż teraz pewnie są już mniej atrakcyjną formą, ale wtedy to było coś, czyli work and travel. Wyjazd do pracy, a potem możliwość 30-dniowego po prostu swobodnego podróżowania po Stanach Zjednoczonych. Ja trafiłem fantastycznie, bo trafiłem do takiej miejscowości Reno. Reno przez R, to jest w Nevadzie miejscowość, w której są kasyna. Po prostu. To jest takie miasto wielkości Opola, może troszeczkę większe. W górach, tam są góry Sierra Nevada, piękny ośrodek narciarski, góry po 4000 metrów, piękne jezioro Lake Tahoe, które jest jednym z najczystszych i najgłębszych jezior na świecie, taka Titicaca z Ameryki Północnej, fantastyczna. Oczywiście klimat z westernu, bo to Nevada, Arizona, to są te klimaty, gdzie po prostu jest czerwona ziemia, same skały. Obrazki mocno filmowe. Bardzo mocno. No i kasyno, w którym byłem ochroniarzem. O, proszę. Tak, 50-metrowy hotel z kasynem, których takich w tym Reno było kilkanaście, w którym od rana do wieczora wszyscy uprawiali hazard. Ja na szczęście nie. Nie zaraziłem. Ja tego się pilnowałem. Żeby bezpieczeństwa. Nic nie zostało ukradzione, nikt się nie pobił i nikt nie wyniósł pieniędzy. Dokładnie. Tak? Natomiast rzeczywiście było to takie ciekawe przeżycie. Spędziłem tam 2 miesiące, a w międzyczasie bardzo dużo podróżowaliśmy po Ameryce, więc i byłem i w Wielkiej Dolinie, tak, Grand Valley. Oczywiście odwiedziłem też Las Vegas, Hollywood, Los Angeles, Beverly Hills, Santa Monica, Santa Barbara, San Francisco. Oglądałem, podziwiałem wielkie te sekwoje, wielkie drzewa, parki narodowe, bo rzeczywiście Kalifornia jest bardzo bogata w różnorodne klimaty, jeżeli chodzi o pejzaże, jeżeli chodzi, które tam są. To nie tylko plaża i ocean, prawda? Wszystko. Pustynia, piękne lasy. No, długo można by wymieniać, co tam można zobaczyć, jak tam się żyje, więc skosztowałem takiego prawdziwie amerykańskiego życia, takiej niskiej klasy amerykańskiej, bo pracowałem wśród ludzi, którzy raczej słabo zarabiali, bo to nie była praca dobrze, jakoś szczególnie płatna. Chociaż w tamtych czasach to rzeczywiście były pieniądze, które robiły wrażenie, czy większe wrażenie niż teraz i dawały możliwość, tak jak mówię, podróżowania, więc przez 3 miesiące z okładem miałem możliwość poznania tej zachodniej części, takiej Wild Wild West to amerykańskiej. Na tamten czas taka przygoda życia? Tak. Tak, tak, właśnie wtedy powiedziałem sobie to, co często teraz powtarzam, gdzieś tam Państwo możecie to widzieć na Facebooku. Za 20 lat od dziś bardziej będziesz pamiętał, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. To jest Marka Twaina, tego wielkiego amerykańskiego pisarza. Więc właśnie wtedy sobie powiedziałem, jadę. I
pojechałem i przeżyłem ogromną przygodę i od tego czasu cały czas tak jadę, cały czas korzystam z każdej możliwości, każdej bramy, która się otwiera. Stąd dużo przeżyć, duża frajda. A ten wyjazd do Ameryki no, też tak pozwolił mi popatrzeć troszeczkę inaczej na życie, z innej perspektywy. I miałem, jeszcze raz to podkreślę, fantastyczną pracę, bo jak wtedy wychodziłem z tego kasyna, tak miałem w nosie potem, co się z tym kasynem działo. Czyli moja praca się zamykała w tych 8 czy 12 godzinach. Czego nie można powiedzieć o obecnej pracy? Wtedy pracowałem na nocną zmianę, od 8 do 8 rano. No, jak przystało na kasyna, tak jest. No to dobrze, to co teraz? Mówi pan, to był na tamten czas taki wyjazd marzeń, a teraz jakie cele, jakie plany, jakie takie marzenia właśnie pod kątem, nie wiem, wyjazdów, pod kątem spędzania wolnego czasu? Jest wiele fantastycznych miejsc, do których warto pojechać. Nie ma takiego jednego, nie ma takiego, które by po prostu było takie, że niepowtarzalne, bo każdy ma coś w sobie. Byłem w różnych częściach świata, na wielu kontynentach. Ale nie ma pan takiego marzenia, które odkłada pan sobie na czas? Chyba ten mecz NBA. Chyba ten mecz NBA, pojechać na All-Star. Może w tym roku się uda, może za rok. To jest niestety kosztowny wyjazd, więc cały czas trzymam się za kieszeń. I do tej pory po prostu na to nie miałem czasu, ale może mi się uda coś takiego. Natomiast byłem na Wielkim Murze w Chinach, byłem w Stanach Zjednoczonych, Nowa Zelandia może. Jestem wielkim fanem Tolkiena. Uwielbiam książki Władcę Pierścieni i w ogóle fantastykę, którą kiedyś czytałem, teraz czytam jej, bo po prostu na to czasu nie mam. Więc Nowa Zelandia wydaje mi się takim miejscem, w które chciałbym pojechać, zobaczyć na pewno. I te wszystkie wyspy, które są na oceanie, na Pacyfiku, takie jak Markizy, jak tam są, co jeszcze takiego, Bora Bora, taka totalna egzotyka. Ale tak naprawdę chyba ta Nowa Zelandia z Australią jako takie miejsca docelowe, bo na tym kontynencie jeszcze nie byłem. I na pewno warto. Ale to odkłada pan sobie to na czas po prezydenturze, tak? Odkładam to na czas, aż dzieci podrosną, żeby z nimi pojechać, bo wiele miejsc podróżujemy razem, wspólnie. I to jest całą rodziną i to jest fajne, bo dla mnie życie rodzinne po prostu jest przyjemne, ważne i najlepiej się czuję po prostu, jak jesteśmy razem w rodzinie z dzieciakami, z żoną. Natomiast to jest długa podróż, więc z małą Emilką w tej chwili tyle godzin samolotem. To jeszcze nie ten czas. Choć zdążyliśmy już z nią troszeczkę samolotem polatać, więc dobrze znosi te podróże. Daję nadzieję, że tego Hobbitonu, czyli Nowej Zelandii, też dojedziemy. No tego absolutnie życzę, panie prezydencie. Na koniec jeszcze, a już ma pan perspektywę, co po wyjściu z ratusza? Zobaczymy. No nie wierzę, że znaczy ja już parokrotnie w ostatnim czasie rozmawiałam z opolskimi samorządowcami, tymi, dla których to już jest ostatnia kadencja, jeśli się przepisy nie zmienią. I wielu mówi, no kurczę, skończę kadencję mając tam albo 40 parę, niektórzy 50 parę lat, no i co dalej, tak? Mam 46 lat, przez wiele lat pracowałem też na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Nauk Społecznych, w tej chwili to jest chyba Wydział Nauk Społecznych, tak się nazywa, więc jest to jakaś forma pracy, aktywności dalej. Wróci pan na uczelnię? Nie wiem, marzę, wie pani, mam takie marzenie, strasznie lubię jeździć samochodem, więc może kierowcą tira zostanę na jakiś czas. No, to tak pół żartem, pół serio. Nie, tak? Znaczy, co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że nie chcę gonić za czymś w życiu takim, że... A czyli jednak wracam do tego, już nic nie muszę, tak? Nie chcę gonić. Znaczy nie chcę powiedzieć to tak, że ja nie muszę myśleć o sobie jako w jakiejś takiej wielkiej funkcji publicznej, którą mam pełnić, coś takiego. Chciałem tego życia pokosztować. Oczywiście nie mam takich warunków finansowych, żebym mógł sobie pozwolić na niepracowanie, więc na pewno będę musiał pracować i to jest na pewno wyzwanie, znaleźć sobie fajną, atrakcyjną pracę, w której będę miał tyle satysfakcji, co teraz. Chciałbym coś takiego móc przeżyć. A tym bardziej, że poprzeczka jest zawieszona wysoko, prawda? Ale z
drugiej strony po prostu chciałbym mieć, korzystać z życia, poznawać ciekawych ludzi, odwiedzać ciekawe miejsca, patrzeć jak dorastają dzieci, im dać szansę przeżycia takiego życia jak mam ja, może jeszcze lepszego. To jest dla mnie jakimś takim priorytetem, nie zaliczanie kolejnych pozycji politycznych, bo to być może też byłoby ciekawe, natomiast nie miałbym poczucia wtedy takiego, że pełnię takie życie, jakie chcę, przeżyłem takie życie. Choć na razie muszę panu przyznać, że trudno mi sobie wyobrazić, że Arkadiusz Wiśniewski przestanie funkcjonować w lokalnej polityce. Jakoś tak mi do pana to przynajmniej na razie nie pasuje, a też umówmy się, od polityki przecież pan nie ucieka. Wielu samorządowców mówi, że oni są samorządowcami, a nie politykami. Natomiast u pana ta polityka z samorządem mocno się przecież przewija i to bynajmniej nie jest kwestia narzucona z własnego wyboru. Nie, ja mam taki temperament po prostu. Albo nazwałbym to jeszcze inaczej, ja się po prostu do niczego innego nie nadaję. Wiele w życiu próbowałem, a tylko to mi wyszło. To ładne podsumowanie naszej rozmowy. Do niczego innego się nie nadaje, więc jest polityka. Dobrze. Tak trochę żartem mówiąc, ale rzeczywiście to idzie mi najlepiej. To idzie mi najlepiej, chociaż widzę, że mam tak możliwość realizować jeszcze jakieś inne, w inny sposób się realizować. Kiedyś marzyłem o tym, żeby być dziennikarzem. Nawet chodziłem do takiej specjalnej klasy. Nie wyszło? Nie wyszło. Rodzice mówili, że nie, po co ci do dziennikarstwa, prawda? Niepotrzebnie ich posłuchałem, tak szczerze mówiąc, bo to jest fantastyczny zawód. Zazdroszczę wielu dziennikarzom tego, czym się zajmują, co robią. Trochę to przypomina moją pracę, bo się spotyka ciekawych ludzi, o ciekawych rzeczach rozmawia i wiele rzeczy poznaje. Na pewno, ale też sport jest sam w sobie inspirujący. Pisanie książek też może być ciekawym wyzwaniem. Kto wie, kiedyś myślałem o tym, że napiszę parę książek w życiu, więc... To najlepiej o tym, jak wyglądały kulisy poszerzenia Opola, a Patryk Jaki napisze drugą. I sprawdzimy. Prawda będzie leżała w połowie. Ja tak, wolę jednak to bardziej żartem rzeczy. Powiedziałam teraz. Beletrystykę. Czy prozę, coś takiego, czyli co chciałbym, jakbym miał coś pisać. Jakieś fajne historie o życiu. Bardzo lubię Steinbecka. Nie wiem, czy pani amerykański pisarz z Kalifornii rodem. Też miałem przyjemność być w miejscowości, której się wychowywał, której pisał. Polecam. To jest środek Kalifornii. Uwielbiam Londona, Jacka Londona, który się wychowywał w San Francisco, w Oakland. Też miałem przyjemność wtedy w Ameryce być w miejscach, w których gdzieś on był związany. I zawsze lubiłem poznawać życie i pisać o życiu. Natomiast czy będę miał wystarczająco talentu, czy ktoś będzie chciał to czytać, to nie wiem, bo nie próbowałem. To czas pokaże, panie Może prezydencie. Może to puste marzenia. Czas pokaże, ale marzenia trzeba mieć. To na razie, panie prezydencie, życzę w takim razie, żeby nie zabrakło czasu i na podróże śladami Tolkiena i na w końcu bycie na meczu NBA, bo jak tak od tak dawna koszykówkę pan ogląda, ale jeszcze jakiś fajny koncert. Ale konkretnej gwiazdy? ICDC jeszcze nie byłem, ale nie wiem, czy to już będzie okazja. Mm-hmm. No niestety. Ale marzenia trzeba mieć, więc trzeba liczyć również na to, że trzeba pomagać im, żeby się zrealizował, więc myślę, że ta koszykówka i ten mecz NBA jest pewnie w zasięgu. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Arkadiusz Wiśniewski, nieco bardziej prywatnie, myślę, że się udało i trochę więcej o prezydencie mogliśmy się dowiedzieć, nie tylko z tej publicznej strony, z tej facebookowej, którą możemy czytywać na co dzień, czy z tej medialnej, którą na co dzień możemy oglądać, ale też nieco bardziej prywatnie. Zatem mam nadzieję, że się podobało, ale jednocześnie także zachęcam do tego, żeby odsłuchiwać innych naszych podcastów. Podcastowe piątki w Radiu Doxa. Zachęcam, żeby subskrybować nasz kanał. Wtedy te wszystkie podcasty, informacje o tym, że są nowe odsłony, będą się wam pojawiać, dlatego zachęcamy, a ja już zapraszam do tego, żeby być z nami po raz kolejny w podcaście Po godzinach z kolejnym samorządowcem, politykiem, nieco bardziej prywatnie. Kto to będzie? Czas pokaże, ale na pewno zachęcam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.